Budzę się w moim nowym Bugatti. Wilk z Wall Street Matti. Nigdzie się nie spieszę. Witam na kanale Bezdomny Pelikan. Dzisiaj pójdziemy na sesję fotograficzną z przepiękną Kolumbijką. Okej, tak więc ostatnio poznałem przepiękną dziewczynę na streetie. Urzekła mnie swoją urodą, podszedłem do niej, zaczęliśmy rozmawiać, wymieniliśmy się numerami telefonu, Instagramem, no i dzisiaj się z nią spotkam. Umówiliśmy się na sesję zdjęciową. Ogólnie to nie był podryw na fotografa. Czasem mam tak, że spodoba mi się jakaś dziewczyna na Instagramie, napisze do niej o zdjęcia, ale faktycznie rzeczywiście chodzi mi wtedy tylko o zdjęcia. Jeżeli coś tam dalej się wydarzy, no to wiadomo. Ale w tym przypadku po prostu mega mi się spodobała i to ona do mnie napisała, czy nie pójdziemy na foty, bo ona się jara moimi pracami. Dlatego, no jak najbardziej jestem na tak, ale mam też nadzieję na randkę. No a że laska jest bardzo ładna, no to przynajmniej w moim przypadku z takimi dziewczynami zdjęcia robią się same. Ale tak jak mówiłem, wyjątkowo mnie urzekła, a oprócz tego, że jestem fotografem, jestem też gentlemanem, dlatego kupię jej kwiatka. The girl flowers. Bitches love flowers. Listo, señor. Empacadita? Sí, por favor. Es buena. Jedna czerwona różyczka, klasyka tematu. Nie za dużo, nie za mało. Idealnie jak na pierwsze spotkanie. Bardzo creepy. Te lalki przypominają mi o traumatycznych zdarzeniach z Japonii, kiedy odwiedziłem całą wioskę lalek. Sprawdźcie sobie ten odcinek, bo jest mocny. Tutaj obok cmentarza są też różnego rodzaju inne budynki, jakieś muzea, centrum, memoriale. Ogólnie dużo obiektów. Tu jest też po drugiej stronie wielki park. No nic, wjeżdżamy. Jesteśmy również na pograniczu centrum oraz Chapinero. No czyli tutaj już się zaczyna robić czasami też grubo. Jest dużo świrów na ulicy, ale okej, ponieważ jeszcze nie jest ciemno. Pełno zakładów kamieniarskich, wszyscy wycinają krzyże, nagrobki. W Kolumbii to jest taka akcja, że na przykład jak jest jedna kwiaciarnia, to znaczy, że jest cała dzielnica kwiaciarni i są same sklepy z kwiatami. Tak samo jest z każdą inną rzeczą, z pralkami. Masz jeden sklep z pralkami, no to wiedz, że masz obok 20 innych. Okej, czekam już na dziewczynę. Jesteśmy przed cmentarzem. Z racji tego, że jestem fatalistą i codziennie marzę o śmierci, to właśnie tutaj zaczniemy naszą fotosesję. Ale powiem wam, że to jest jakaś moja milionowa randka w życiu, ale jak dziewczyna mi się tak naprawdę podoba 11 na 10, to zawsze się lekko stresuję. Szkoda, że nie wypiłem browara. Niektóre błędy przeszłości można łatwo naprawić. A jako, że w Kolumbii czas jest pojęciem względnym, tak więc czekam dalej na nią. Hola. Hola. This is our... To jest nasza piękna modelka na dzisiaj. ¿Cómo estás? Bien. Uff. Okay, I have something for you. Wait. Oh, thank you. Gracias. Tutaj powiedzieli nam, że nie możemy robić zdjęć na tym cmentarzu, bo to jest cmentarz historyczny. Jest to też cmentarz nawiedzony i tutaj podobno straszy. Ale jest też bardzo duży i znaleźliśmy miejsce, gdzie nie ma ludzi, więc zaraz coś sobie pstrykniemy. Cmentarz, nie można było robić zdjęć, przyczaili nas, gość się sapał, wyciągnąłem kartę z aparatu, powiedziałem mu, że nie mam żadnych zdjęć, no i przeszło. Lecimy dalej. Yo. No a tu ziomeczki sobie jeżdżą, tam bym pojeździł, ale nie można robić zdjęć, jeździć na deskorolce i randkować w tym samym czasie. Szkoda. Ciepło mi. To jest jedna z tych fotosesji, na której nie mogę się skoncentrować, ponieważ naprawdę ta dziewczyna mi się bardzo, bardzo podoba i postaram się zachować pełen profesjonalizm, ale czasami... Uff.
Jupitery, topki, model, tlmy, agle, garaj. Dyk, meresem, ciepłe. Jakież to szczęście, piękna sesja. Na szczęście się zgodziła na piwko, na melanż. Więc jest to raj fotografa dzisiejszego dnia. Piękna sesja z piękną dziewczyną. No i dalej lecimy na randkę. Okej, guapa. Na zdrowie. Na zdrowie. Mam sobie kukona. To był naprawdę fajny dzień. Jak widzicie, wszystko się dobrze ułożyło. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyszły dzisiaj fotki z tą piękną kobietą, sprawdźcie mojego Instagrama. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam was serdecznie. Bezdomny, troszeczkę wcięty pelikan. Buenas noches? Si? Buenas noches. Buenas noches.